Piękny czas w rodzinie, czas miłości, czas także wolności dla tych, którzy pragną się rozwijać, nie być uwiązanymi przez tę rodzinę. Jest tutaj dużo zrozumienia w tej sprawie, ale najważniejsze, że jest w tej rodzinie miłość. Ale ta rodzina nie narzeka na duże zasoby gotówki. Obfitości tutaj brakuje, ale pomimo wszystko rodzina się kocha. Karta wiosny, szczęścia. Cieszycie się tym, co macie, co widzicie na zewnątrz, czego doświadczacie. Nie martwicie brakiem funduszy. Ale w życiu pojawia się burza. Jakieś uderzenie od duszy tym piorunem, które ma na celu obudzić was z jakiegoś letargu. Jakby ta sytuacja była trochę naciągana, jakby to były tylko pewne pozory. A w rzeczywistości pole Akaszy jest odwrócone, czyli wy nie płyniecie z nurtem rzeczywistości, płyniecie jakby pod prąd rzeczywistości, nie do końca realizujecie cele duszy, dlatego te pioruny od duszy. Popatrzcie, co się dzieje. Zerwana umowa, umowa biznesowa i to jest przyczyną braku obfitości. Tylko że brak obfitości był najpierw, a wasza dusza chce was wyrwać jakby z tego miejsca, które wcale nie przynosi wam tego, na co zasługujecie i czego potrzebujecie. Uwalniacie się, wychodzicie z tego więzienia, więzienia waszych myśli, umysłów, które być może z powodu lęku nie chciały was wypuścić z tej pracy. Wasze umysły wolałybyście siedzieli w miejscu, które być może nie daje wam zarobić tyle, ile potrzebujecie, ale lepiej być w złym miejscu, które jest znane, niż iść do nowego, które jest nieznane. Tutaj panie się uwolniły. Panie się uwalniają. Królowe biznesu odwrócone, czyli właśnie strata pracy, stanowiska, pieniędzy. I panie tutaj czegoś szukają, ale szukają swojego biznesu. Panie chcą otworzyć swój biznes, by mogły nie umysłem, a duszą działać, coś tworzyć, coś kreować, robić w pracy to, czego pragną i na tym zarabiać, robić coś dobrego. Więc nie bójcie się zmian.